Mam tutaj bombę. Ciekawe, czy wykorzystać ją. A oczywiście, że tak. Tylko, że nikt nie oberwie, bo wszyscy są za daleko. Wybrałem sobie taką postać, która, że tak powiem, jest w miarę szybka. No ogólnie chyba on jest... Polar i Pura to są takie postacie bardzo dla początkujących graczy, ale jako, że sobie obiecałem, że Polarem przejdę sobie kampanię w wersji japońskiej, to czemu by nie zrobić tego właśnie na Let's Playu? Prawdopodobnie też to zrobię w trakcie live'a, tylko nie wiem, czy zrobić live znowu z wersji Beta Team Racing, czy zrobić z normalnego Team Racing. Chyba z normalnego, bo beta to tam to była taka jakby ciekawostka na live, którego zresztą też kiedyś robiłem z bety. Za starych czasów, 2K16, kurde, robiłem live'y też z bety Team Racing. A raczej live'a, który był podzielony na 3. No dobrze, dobrze, panie Bobrze. Leć do przodu, skok, skok, skok. A raczej panie Polarku. Te beczki zawsze mi triggerowały, nie? Jak ja byłem mały. Dosłownie mnie tak one nieziemsko triggerowały, że to jest głowa mała. Serio, ja takich nienawidziłem. Bo ciągle w jakiś magiczny sposób w nie wjeżdżałem. Coś, co dla mnie było mega fest absurdalne, no ale... Co ja poradzę. I takiego trika się kiedyś też nauczyłem. No, 2 minuty 9 sekund i 38 setnych sekundy. Tutaj macie kolejny, a raczej mieliście kolejny wgląd na ikonki postaci, które uległy zmiany dla wersji japońskiej. No i co? No i sobie pstro, że tak powiem. No i teraz trzeba będzie poczekać na naszego bosika. Ja nie wiem, kto będzie bossem. Nie mam zielonego pojęcia. No jak widzicie, tym bossem był nie kto inny jak sam Ripper Ru. No i co? Myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy sobie pojechać do naszego Rippera Ru, skopać mu dupeczkę. Tak więc Ripperu, nadciągam. Twój największy koszmar, czyli Polar, nadciąga. Lepiej pakuj walizy. Lepiej pakuj walizy, stary. No i dobra. Jak widzicie, trasa bossa to jest Roost Tubes, co raczej nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ hej, Roost Tubes to jest bardzo taka kojarząca się trasa z Ripperu, z tego względu, że jego imię widnieje w tytule. Tak swoją drogą zapomniałem powiedzieć do Sewer Speedway jeszcze... W zasadzie jednej ciekawostki, bo tylko jedna jest ciekawostka w Sewer of Speedway. W Sewer of Speedway? Nie! Jezus Maria, teraz nie dość, że mylę serwer z Sewer, to jeszcze Sewer Or. Wiecie, Sewer Or Later z Crasha 2. Nie! Sewer Speedway, czyli poprzedni poziom, ma jedną ciekawostkę. Mianowicie to jest taka, że można przy odpowiednim speedzie, w byle jakiej wersji, zdobyć czas ujemny. Chodzi o to, że po prostu przykładowo macie tam 65 skrzynek z odliczaniem na Time Relic i kiedy zdobędziecie przykładowo 8 sekund, to macie tam odliczane 10 sekund do tyłu. No i przy tych 10 sekundach jesteście w stanie uzyskać czas ujemny i to, ten zabieg można powtórzyć jeszcze na trasach Papus Pyramid i chyba tylko tyle. Chyba na Sewer Speedway i Papus Pyramid. Nie jestem pewien, czy gdzieś jeszcze. I wszystkie ciekawostki są brane i tłumaczone przeze mnie na moje, że tak powiem, z crashowej Wikipedii. Link będzie oczywiście w opisie. No i dobra, Ripperu, zostałeś skopany. Swoją drogą specyfikującą się mocą Ripperu, czyli po prostu tą mocą, którą każdy boss ma, czyli kiedy jedziesz w wyścig z bossem, to każdy boss ma jakąś tam moc. I tą mocą Ripperu jest puszczanie TNT. Tyle.
Coś mi kurde ręka swędzi, nie wiem od czego. Czyżby od podniecenia? Dobra. Oh my santimo, atsuki yori mo dangerous da niu. Hora, kagi wa watasu ni o motte iku niu. よくやった。じゃが油断は禁物。4つの新しいコースが現れる。 頑張るのじゃぞ。 No, tak więc mamy oficjalnie pierwszy świat wyczyszczony. No może nie na 100%, bo tutaj jeszcze zostały tam żetony CTR, a raczej CBR w tej gierce, bo tutaj zamiast T jest B. Taka też kolejna ciekawostka. No i jeszcze relikty, rzecz jasna. No i dobra, to co? Myślę, że możemy jechać dalej. Nic nam raczej nie stoi na przeszkodzie. Prawdopodobnie i tak zrobię z tego jakąś długą sesję i podzielę na jakieś tam odcinki, kto wie. Witamy was bardzo serdecznie, w sensie ja i Polar, witamy was bardzo serdecznie w Gemstone Wally. Albo Wally. No dobra, to co? Mamy tutaj dwa portale. Portal z dżemami razy 5, czyli po prostu, aby odblokować tutaj wyścig, musisz wszystkie kapy przejść, które są za tamtą bramą na wprost nas, czyli zdobyć całe 5 klejnotów. A tutaj mamy Relic Race, który obowiązuje nas, że musimy zdobyć 10 reliktów. I ten poziom nazywał się Turbo Truck Turbo Slide Colosseum. I tak, ominąłem podpowiedź o taku łaku. No i tutaj sobie niech Aku pogada. Yoshi, yoshi, yoku kita no. Koko de wa load to save ga dekiru no ja. Kono sekai no atchakochcha ni wa zenbu de 5つ kono screen ga aru kara na. Omae san ga game o save shitari load shitai toki wa kono screen no mae de kuruma o tomeru ga yoi. Ato wa gamen no yu tori ni shite oreba zenbu kantan chochoi no poa ja yo. No i jest to też nasz save screen, gdzie możemy sobie zapisywać. Obecnie nasz stan gry to 9%. No i cóż. I tyle mogę od siebie powiedzieć. I jest to... Gemstone Wally to jest trochę niby taki ostatni świat, bo jest liczony jako 5, ale de facto ja bym bardziej go uznał jako taki świat transformacyjny, który informuje gracza, że zmieniamy świat. Standardowo to jest każda moja tutaj wymówka, jeżeli chodzi o coś takiego. No i co? No i to. I tyle w temacie. No i tam mamy Oxide'a, czyli kiedy podjedziemy tutaj, to Aku Aku zacznie nam mówić elaborat. Zresztą sami posłuchajcie. N Oxide to szobu suru niwa kagi ga 4つ nai to ikan. 4人 no boss to taiketsu shite kagi o zenbu atsumeru no ja. Kagi ga 4つ sorottara mata kuru ga yoi. No i tutaj co Aku Aku powiedział, to to, żeby odblokować Oxide'a musicie mieć 4 klucze. No i dobra. Tutaj taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Nitro Fuel'a, pojawiłby się wielki hologram Oxide'a i w zasadzie tyle by się stało, czyli by jego głowa tutaj co gdzieś się pojawiła. Jedziemy sobie do Delost Ruins. Witamy was bardzo serdecznie w oficjalnie drugim świecie, czyli The Lost Ruins, z którego woda leje się po ścianach. Raczej tam jest jakieś takie źródełko, które ma robić taki prowizoryczny wodospad. No i tutaj kolejne dwa warp pody są dla nas odblokowane, czyli Coco Park oraz tam na samym dole Tiger Temple. No i co, wjeżdżamy sobie do Coco Parku, bo why not, czemu by nie? I Coco Park w Japonii nazywa się Coco de Circuit. Tak jest, Coco de Circuit. I tutaj ja mam ciekawostkę jedną, jeżeli chodzi o Coco Park, a mianowicie to, że w wersji beta, takiej albo w sumie alfy, która nie została wydana do dziś, jest coś takiego, że w tym poziomie, tutaj właśnie na tym pagórku, przez który przejeżdżam, pojawiłby się napis Coco, nie? No i generalnie
to jest tyle, co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o taką ciekawostkę. Pewnie coś tam jeszcze było, ale ja raczej już o tym nie pamiętam, co miało być. A jak nie pamiętam, to raczej sobie przypomnę od kolejnej sesji, która się ukaże, że tak powiem. Jeszcze nie wiem kiedy, ale się ukaże. Prawdopodobnie będę robił dwa światy na takie sesje i potem będziemy robili te poboczne zadania. Pokroju, wiecie, CBR i tak dalej, i tak dalej. Mocno cukierkowa trasa, jakby co. Takie jest cały czas moje zdanie. Podtrzymuję swoje zdanie, że to jest bardzo cukierkowa trasa, ale raczej nie tylko ja. Dużo osób podtrzymuje zdanie, że Coco Park to jest mocno cukierkowa trasa. No raczej to nie jest kłamstwo, no. Że tak mówimy wszyscy. Jak jeden mąż. Pamiętam, jak kiedyś tutaj się z kolegą ścigałem, bo robiliśmy sobie, powiedzmy, takie boss challenge, że ja byłem bossem, a on był tym takim drugim playerem. Tak jak ja teraz przykładowo gram Polarem, który ma za zadanie zebrać wszystko dosłownie w trybie Adventure. Oh my god, jak on się triggerował, jak ja byłem po prostu mistrzem power slide'ów albo power boost'ów, jak chcemy sobie nazwać. No i dobra, mamy pierwszą trofkę w The Lost Ruins zebraną, więc zostały nam jeszcze tylko 3 i konfrontacja z drugim bossem. Dobra, skipniemy sobie to, bo już to widzieliśmy. よかったの。太古の昔から速く走るためにはドリフトと決まっておる。カーブでな、ハンドルを切っている時に R1 ボタンを押しっぱなしにすればよいのじゃ。速く走れるぞよ。 Czemu w ogóle w wersji japońskiej tak w dziwny sposób kończą te dialogi się? Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach. Dobra, my tutaj pitu, a trzeba zacząć robić Tiger Temple. No więc bez zbędnego przedłużania wjeżdżamy tutaj. Tiger Temple w Japonii nazywa się Rainfall on the Scorching Archaeological Site. Bardzo dziwna nazwa i strasznie długa. Ale dobra, tak się między innymi ten poziom nazywa w Japonii, czyli w obecnej wersji, jaką ogrywam. Co jest jeszcze zabawne, to to, że ja kiedyś myślałem, że Tiger Temple należy do tego, do Tygrysa Tajniego. Jak ja się bardzo myliłem, że ta trasa należy do Pury. Ale tutaj jest taka też jedna ciekawostka, która jest dosyć, nie wiem, ważna, coś takiego. Mogę to nadmienić. Ale coś było tam mówione, że kiedy zdobędziemy 50% gierki, to tutaj gdzieś się pojawi księżyc, tylko że to troszeczkę jest omijane z prawdą, bo na dobrą sprawę ten księżyc już tam jest, więc what, o co tutaj chodzi z tą ciekawostką? Nie mam zielonego pojęcia, tak więc jeżeli się bardziej doedukuję, to od następnej sesji wytłumaczę, o co z tym chodziło, bo sam szczerze się z tym gubię, a pamiętam to mniej więcej z głowy. Ale jest jeszcze druga ciekawostka, o której mogę wam wspomnieć, a to, że generalnie planowane do tej gry było pory dnia. W sensie, że przynajmniej w tym poziomie, bo jest to zaprezentowane w scrapbooku w concept artach, czyli między innymi to, że ten poziom miał oficjalnie mieć 3 pory dnia. Miał poziom się zaczynać z rana, z popołudnia oraz właśnie z wieczoru. I ciekaw jestem, jakby to wyglądało. Myślę, że PS1 bez problemu by sobie z takim czymś poradziło, ale nie chcę tutaj podważać PlayStation 1 czegoś takiego, więc mówię to tak na oko, że wydaje mi się, że by sobie poradziło z tym bez problemu, ale jaka w tym jest prawda, tego nie wiemy. Wiem na przykład, że Naughty Dog, wypuszczając poprzednika, czyli Crasha 3. Dobra, wracam z powrotem po krótkiej przerwie. Dziewczyna do mnie zadzwoniła, oczywiście standardowe pozdrowienia dla mojej dziewczyny. No i lecimy z koksem. Chcę was bardzo serdecznie przeprosić za jedną rzecz, za moje tak jakby przycięcia, takie troszeczkę zająknięcia czy coś, ale nie powiem, że nie jestem podniecony Team Racing Nitro Fueled i mam już szczerą ochotę zagrać w tę gierkę, taką mega fest szczerą ochotę zagrać w tę gierkę. Jestem skory do tego, bardzo bym chciał oficjalnie zagrać w tę gierkę, dlatego
czasami gubię niestety słowa. Więc muszę więcej książek poczytać. To jest zadanie dla mnie. Dobra. ドリフトターボを使いこなさねばいかん。ドリフトしている最中にマフラーから出る煙が黒くなったら L1 ボタンを押すんじゃよ。神秘のターボが爆発じゃ。ターボは続けて3回まで。ターボターバターベスター。どんどん速くなるから試してみ。ただし一旦ミスしてしまったらもう一度ドリフトからやり直さねばならん。Nie żeby coś, ale mam ultra bekę z Aku Aku, jak on się tak wydziera, nie? Może po mnie tego nie widać, ale wewnątrz się po prostu śmieję z tego, nie? Dobra, Papus Pyramid, czyli w Japonii nazywa się ten poziom Man Eating Flower Temple. Co jest bardzo zgodne z prawdą, ponieważ mamy tutaj kwiaty, które chcą nas pożreć. I one będą nam zaraz tutaj zaprezentowane, a mianowicie już mogliście zobaczyć tutaj na dole te dwie pieprzone, fioletowe rasiczki z Crasha dwójki. No i w zasadzie w Crasha jedynki. Czy w Crashu trójce one się pojawiły? Nie, ale pamiętam, że chyba w dwójce i w jedynce są. Bo w trójce nie mogę sobie przypomnieć, gdzie one były. Ale tak, te pieprzone rasiczki, które są tutaj. Dosłownie nienawidzę tych małych skurczybyków. Powinno się je spalić na stosie, te kurde rasiczki walone. Masakra. Ale cóż, Papus Pyramid. Jest to trasa, która jest bardzo nienawidzona w kręgu moich znajomych, bo duża część moich znajomych nie cierpi Papus Pyramid. Czy słusznie? Nie mam zielonego pojęcia. Uważam, że Papus Pyramid jest taką... nawet okej trasą. Chociaż jestem w stanie zrozumieć, czemu nienawidzą, bo tutaj niektórzy albo nie ogarniają power slide'ów, albo po prostu mają trudności z reliktami, bo ciężko jest tutaj zdobyć reliktę platynową, a przynajmniej za pierwszym razem, bo ja na przykład już nie widzę problemów zdobycia. Nie widzę problemów w zdobyciu platynowej relikty. I tutaj przy okazji był taki skrót, którego wykorzystałem, rzecz jasna. Też go wykorzystywałem w zawodach Jima z CTR-a, które kiedyś tam sobie robił. Wow, co to było? Wow! Tego nie chciałem, proszę pana, tego nie chciałem! Halo, co to ma być? Tak się nie bawię! Ale trasa, jak widzicie, nie jest jakoś szczególnie długa, więc nie ma problemu w zaliczeniu jej. Ale z tym już jest problem, bo mnie Din go dogania! Kurde! Dobra. Niestety nie udało mi się za drugim razem tego skrótu ogarnąć, więc... unlucky, proszę państwa. Unlucky. 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 Kurde. Yusho kappu ja! Yokatta no! Kitsuuuuy kaabu o magattari, sono ba de hōkō tenkan shitai toki wa breaking drift ja yo! Handle o kitta mama de shikaku botan o oseba suru ni kurutto komawari ja! Kore de battle mode mo chochoi no pa ja! ボスと戦うには4つのコースを全部一着でクリアしないといかん。大変だが頑張ってクリア。Tak, podjechałem tutaj specjalnie, ponieważ w tym let's playu przy okazji będziemy wszystkie dialogi Aku Aku tutaj sobie puszczać. No dobra, tak więc co ja mogę powiedzieć? Tutaj mamy bramę, która zabiera nas do trzeciego świata, czyli do Glacier Park, jak sami zresztą widzicie na samej górze iglo. A my za ten czas jedziemy na ostatnią trasę, na prawdopodobnie tą sesję i w świecie The Lost Ruins, czyli Dingo Canyon. Albo w Japonii Dingo Canyon nazywa się Rage Flying Armadillo Canyon.
I dlaczego Rage tutaj jest? Czyżby w wersji japońskiej tutaj polegało na tym, że dużo Japończyków grając w japońską wersję Team Racing rage'owało? Nie, żeby nie było. Ja tutaj nie chcę sobie kpić albo robić tak ultra bekę, ale po prostu dla mnie jest oficjalnie śmieszna nazwa Rage w tym tytule, no ale no spoko. Każdemu się zdarza. Ta trasa była bardzo przeze mnie zapamiętana z jednego względu. Pamiętam jak kiedyś, jak byłem mały i to było dużo przed karierą na YouTubie, taką karierą w sensie moją. To pamiętam jak nie cierpiałem w kapach robić Dilgokanem. Nie wiem czemu, po prostu komputer, gdy grałem Crashem wtedy, a dużo wtedy grałem Crashem, było coś takiego, że komputer się na mnie mocno i ultra wyżywał. I to do takiego stopnia, że na przykład byłem tutaj przy tym pancerniku i ktoś nagle mnie zaatakował z rakietki i przy okazji dodatkowo jeszcze kulą ktoś na mnie trafił. Nie pamiętam, albo to był Crash i Cortex, albo Cortex i Tiny. Więc nie cierpiałem oficjalnie tutaj kapów, nie? Jak robiłem wszystkie te żółte poziomy, bo te wszystkie żółte poziomy, one są ok, ale w kapach one nie są ok, one są not ok. I pancernik musiał zahaczyć o TNT, bo słyszałem jak walnęło, a raczej nikt nie byłby w stanie tutaj walnąć teraz w TNT. Dobra, Crash mnie tutaj dogania. Nie mogę na to pozwolić, żeby Crash mnie tutaj dogonił, więc... Pyk. Myk! Udało się! W minutę 53 i 300 sekundy. I nasz maksymalny power boost to jest 12, czyli generalnie mam powody do smutku, żałości i bólu dupy. Dobra. No dobra, to co? Odpalamy sobie cutscenkę, moi drodzy. Papu, papu! Sanki omaj taci desu suru no mite ta, papu! Mite ite omaj taci osoi to omotta, papu! Kito omaj taci yori hayai, papu! Desu ni katte outside kara chikyu mamoru, papu! Papu, papu! Kono shoubu zettai make nai! Nie powiem, że nie, ale dubbing Papu Papu w wersji japońskiej jest po prostu zabawny. A Polar jest jakiś taki słodki w tej wersji japońskiej. No dobra, tak czy siak Papu Papu rzucił nam wyzwanie. No i teraz jedziemy sobie, że tak powiem, na wyzwanie Papu Papu. Więc specyfikacja Papu Papu to jest to, że on będzie charakteryzował, a raczej wyścig z nim będzie się charakteryzował tym, że przede wszystkim dostanie w mordę bombą, a tak na serio to będzie wypuszczał on dwie miksturki, zieloną i czerwoną. Czerwona to będzie miksturka stojąca, a zieloną on będzie dosłownie wyrzucał. Skąd wiem? Ponieważ kiedyś jak byłem mały, niejednokrotnie Papu Papu wyprzedzał mi wyprzedzał mnie, bo chciałem przez chwilę powiedzieć, wyprzedzał mi zadek. No i mam perfekcyjnego cela, bo Papu Papu znowu oberwał. Może jeszcze w to wjedzie. A nie wjechał, skurczybyk jeden. Tak czy siak, niejednokrotnie, gdy byłem mały i nie potrafiłem jeszcze w tę grę grać, Papu Papu już kopał mi zadek. Ale przynajmniej teraz sobie wjechał w zieloną miksturkę. Nie ma to jak być załatwionym własną bronią! Haha! Dokładnie. Tak czy siak, coś o czym nie wspomniałem. Zalecam wam boostowanie i power slajdowanie w tej gierce. I nie, nie jest to zmuszanie, bo jeżeli chcecie iść drogą na upartego i zignorować to, co was, do was teraz mówię, możecie, nie musicie wcale się mnie słuchać. To jest tylko moje zdanie, bo tutaj, że tak powiem, wchodzi troska o was, o wasze nerwy. Dlaczego? Ponieważ granie w tę grę bez power slajdów jest możliwe, ale nie jest tak jakby rzeczą bardzo prostą, bo to jest troszeczkę takie uprzykrzanie sobie życia, łagodnie mówiąc. W dużym skrócie Papu Papu jest drugim bossem, który wymaga
już od niego się wymaga power slide, ponieważ patrzcie przez power slide jak ja jestem daleko. Gdybym nie power slide'ował, prawdopodobnie papu papu by już dawno mi siedział na ogonie. Tak więc w trosce o was zalecam wam power slide'ować. I już tym bardziej od tego oto, że tak powiem, fragmentu gry, segmentu gry, jak chcemy sobie nazwać. A teraz zobaczymy sobie animację papu papu. Jestem ciekaw, jaka to będzie. Znaczy ja wiem. Papu, papu, ちょっと調子悪かったパプ。お腹減ってるからパプ。朝ごはんもっと食べとけばよかったパプ。N オキサイド、パプパプより早いの知ってるパプ。もしお前勝負するなら、ちゃんとごはん食べるパプ。ほら、鍵持ってけ。No i dobra, to by było na tyle z dzisiejszej, że tak powiem, sesji i z dzisiejszych odcinków, które prawdopodobnie już wleciały na YouTube'a, które są podzielone na części. Ale zanim zakończymy, wjedziemy sobie do trzeciego świata, który jest oczywiście nasz Glacier Park. I tam sobie zapiszemy, ponieważ od następnej sesji i od następnych odcinków pojawimy się właśnie tam. Zostało nam jeszcze 8 trafek, 2 klucze do zakończenia side questu ze zbierania kluczy oraz trofek. No i potem będzie można zbierać relikty oraz żetony CBR. I to jest jedyna trasa, która jest odblokowana, ponieważ wszystkie, jak widzicie, są tutaj zablokowane. A więc bossem reprezentującym Glacier Park będzie Komodo Joe, jak zresztą widzicie. Tam jest Komodo Joe. Fajnie, fajnie, wszystko wygląda. A my sobie zapiszemy tutaj. Oczywiście 18%. To jest bardzo dobry wynik. No i cóż, moi drodzy, dzięki wam za oglądanie tej sesji nagraniowej, która została podzielona na odcinki. Mam nadzieję, że wam się podoba i że w sposób ciekawy prowadzę i że jestem informatywny. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o serii. No i cóż, jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, filmami, jakimiś tam vlogami czy czymś innym. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, tak jak już wcześniej cię o to prosiłem, no i uzasadnij, czy podoba ci się ta seria, czy lubisz Crash Team Racing oraz co chcesz tam sobie napisz. Ja się odmeldowywuję, widzimy się w kolejnych odcinkach i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!